Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Przystanek Kraków. Cześć, witamy wszystkich w audycji Przystanek Kraków. Tutaj Dorota Radutowska i Karolina Juwa. Powiedz mi, ile mamy teraz stopni na polu? Poczekaj, sprawdzę. Z tego, co widzę, to jakieś 10. Czyli chłodno. Teraz wieczory będą już coraz chłodniejsze. No, niestety lepiej już nie będzie. A twój kot jest teraz w domu czy na zewnątrz? Spokojnie, mój kot jest zwierzakiem niewychodzącym. A skoro już o tym mowa, to tematem dzisiejszej audycji będzie sprawa bardzo rzadko poruszana w mediach. A mianowicie porozmawiamy o kotach wychodzących. Wśród ludzi utarło się przekonanie, że kot zamknięty w domu jest nieszczęśliwy. A ty co o tym sądzisz? Sądzę, że jest to temat warty poruszenia. Osobiście jestem zdania, że obowiązkiem opiekuna każdego zwierzaka, niezależnie czy mówimy o kocie, koniu czy chomiku, jest zapewnienie mu bezpieczeństwa, pomocy zdrowotnej, a co za tym idzie, utrzymanie go w dobrej kondycji. Jak już wcześniej wspomniałyśmy, sama jestem właścicielką kota i nie wyobrażam sobie wypuszczać go z domu i nie móc kontrolować chociażby właśnie jego kondycji zdrowotnej, nie mówiąc o innych zagrożeniach. Zupełnie się z tobą zgadzam. Pomimo tego, że obie jesteśmy miłośniczkami kotów i z tematem jesteśmy bardzo zaznajomione, nie jesteśmy specjalistkami, dlatego dzisiaj pojawią się bardzo ważne głosy ekspertów w tym temacie. Naszym pierwszym gościem będzie lekarz weterynarii, pani dr Sylwia Piątkowska. Jaki jest pani stosunek do wypuszczania kotów? Ogólnie nie ma tak naprawdę jednoznacznej odpowiedzi, bo każdego kota troszkę trzeba traktować indywidualnie. W większości przypadków bierzemy różne czynniki pod uwagę, jeżeli chodzi o wychodzenie. Tak naprawdę większość kotów raczej nie powinna wychodzić w ogóle. No one nie są naturalnym jakby elementem w środowisku, natomiast jeżeli jesteśmy w stanie zapewnić naszemu kotu maksimum bezpieczeństwa, no to taki kot ewentualnie może wychodzić. A co może grozić kotu wychodzącemu? Przeróżne rzeczy. Przede wszystkim musimy wiedzieć, że takiego kota musimy przygotować odpowiednio, czyli musimy być gotowi na ewentualne choroby, które mogą mu zagrażać. Pasożyty, to wiadomo, że to ogólnie zarówno koty wychodzące, jak i niewychodzące są narażone, natomiast koty wychodzące są dużo bardziej narażone na pasożyty. No i środowisko, które nas otacza, jest bardzo ważne, bo ono tak naprawdę przynosi większość niebezpieczeństw. A jakie by to były pasożyty? No, głównie pasożyty to tasiemczyce, micienie. To są takie podstawowe pasożyty, które mogą zagrażać wewnętrzne. Natomiast no, jest gro pasożytów też zewnętrznych, typu pły, kleszcze, które też pośrednio wiążą się z pasożytami wewnętrznymi, no i mogą przenosić niebezpieczne choroby. A czy pasożyty mogą przejść na człowieka? Mogą. Jest część pasożytów, które współdzielimy z kotami, natomiast jest też część pasożytów, typu na przykład tasiemczyce, gdzie koty są jakby w całym cyklu rozwojowym jako żywiciele ostatecznie, natomiast my jesteśmy żywicielami albo pośrednimi, albo znaczy pośrednimi, rzadko jesteśmy pośrednimi, natomiast w głównej części jesteśmy żywicielami przypadkowymi i u nas objawy takiego zapasu życzenia są dużo bardziej widoczne. A jakie szkody może wyrządzić kot wolno wychodzący? Bo wspomniała pani wcześniej o naturze, tak? Także jeżeli wypuścimy takiego kota, to co on może wyrządzić? Jakie szkody? Ogólnie przyjmuje się, że koty, które wychodzą, są przyczyną niestety, ale w dużej ilości eliminacji ze środowiska ptaków czy małych gryzoni. No wstępnie są badania prowadzone, jeżeli chodzi o ilości, przyjmuje się mniej więcej, że 50% szkód, które wyrządzają koty. Jeżeli chodzi o ptaki, to są po prostu koty, które gdzieś tam właśnie polują. No i niestety koty są takie, że to jest instynkt, one nie wybierają,
polują na wszystko i najczęściej atakom padają po prostu młode podloty. Pora poznać zdanie drugiego eksperta w kociej dziedzinie. Naszym drugim gościem jest Klaudia Chemicz, kocia behawiorystka, która przybliży nam historię udomowienia kotów, ale też opowie, jak przyzwyczaić kota do przebywania wyłącznie w domu i na co należy zwrócić uwagę. Trudno wyznaczyć konkretny moment w historii, kiedy koty stały się udomowione. Tak naprawdę wiele osób bardziej jest tego zdania, że udomowione nadal nie są, a przynajmniej na pewno nie w pełni. Przyjmuje się, że około 15 tysięcy lat temu proces udomawiania kotów rozpoczął się, choć mogło to być znacznie wcześniej. Miało to miejsce w nawiązaniu do gromadzenia żywności przez osady ludzkie. Koty zbliżały się coraz bardziej, mogły korzystać z tych zasobów, a w zamian ludzie byli wdzięczni kotom, ponieważ eliminowały szkodniki, gryzonie. No i tak się nawiązał ten kontakt. Natomiast później z czasem coraz bardziej ludzie doceniali samo towarzystwo kotów. I tak to się działo i tak naprawdę ten proces trwa do dziś. Tak jak wcześniej wspomniałam, jest pani kocią behawiorystką. Wielu ludzi nie ma świadomości, czym taka osoba się zajmuje. Powstanie tej profesji może świadczyć o tym, że kot coraz częściej jest uważany za domownika. Skoro powstał taki zawód jak koci behawiorysta, to nasuwa mi się też takie pytanie, jak wielu ma pani klientów? Zdecydowanie zainteresowanie korzystaniem z konsultacji behawioralnych wśród opiekunów kotów rośnie i sama świadomość wśród właścicieli zwierząt również jest coraz większa. Świadczą o tym i chętni na konsultacje, i osoby tworzące fora internetowe, grupy facebookowe i tego typu przestrzeni w internecie. Klientów i pacjentów kocich mam, przyznaję, coraz więcej, chociaż mam wrażenie, że są momenty, kiedy to zainteresowanie jest większe, a później nieco słabnie. Na pewno pandemia przyczyniła się do tego, że ludzie zaczęli więcej czasu spędzać w domu i też dostrzegać pewne problemy, które na przykład nie były tak mocno widoczne, kiedy mniej widywali się po prostu ze swoimi zwierzętami. I wydaje mi się, że znacznie trudniejsze jest dla kocich opiekunów teraz, pracując na przykład z domu, przebywanie z kotem, który jest zestresowany, który prezentuje agresywne zachowania lub bardziej widoczne jest po prostu to, że jest nieszczęśliwy. No właśnie, czyli ludzie stają się coraz bardziej świadomi potrzeb zwierząt i też dlatego zaczynają często szukać pomocy u specjalisty. W dzisiejszej rozmowie chciałabym poruszyć kwestię kotów wychodzących. Czy koty w ogóle powinny wychodzić? Trzeba zastanowić się, co jest dla kota dobre i czy to kot sam powinien decydować o tym, czy chce wyjść, czy powinien wyjść, czy nie. Bo rzeczywiście utarło się wśród wielu ludzi takie przekonanie, że kot jest w domu nieszczęśliwy, że to jest nienaturalne, tylko że trzeba mieć świadomość, że tak naprawdę środowisko naturalne kota już nie jest dostępne i miasto z pewnością nie jest takim środowiskiem odpowiednim dla niego. Niebezpieczeństw grożących kotom wychodzącym jest tak wiele, że trzeba sobie zdać sprawę z tego, co może spotkać naszego kota, nawet jeżeli wydaje nam się, że on nigdy nie wychodzi zbyt daleko, że nic mu nie będzie, a okolica jest bezpieczna. Problemy są następujące. Są wypadki drogowe. Są niestety ludzie, którzy nie lubią zwierząt albo nie lubią kotów. Są trucizny, postrzały. To wszystko to są takie problemy, które wydaje się, że nas nie dotyczą, dopóki nie spotkamy się z nimi osobiście i wtedy mamy pretensje do losu i do tych ludzi, którzy skrzywdzili kota, ale tak naprawdę to opiekun nie zapewnił mu niestety bezpieczeństwa. Są problemy takie jak śmierć z głodu, kiedy kot wejdzie na przykład do garażu sąsiada i zostanie tam zamknięty
przez przypadek, ponieważ ktoś nie posiadający kota, nie opiekujący się zwierzęciem, no jakby nie ma obowiązku sprawdzać za każdym razem, czy w jego domu, czy w jego garażu nie znajduje się czasem kot. Znów należałoby się zastanowić, czyja to jest wina, jeżeli kot zostanie gdzieś uwięziony i nie może z tego miejsca wyjść. Zginie z głodu, zaziębi się, problemów jest wiele, prawda? Są oczywiście zaginięcia, ponieważ koty nieprzyzwyczajone do wychodzenia zbyt daleko mogą nagle przestraszyć się jakiegoś hałasu, jakiegoś psa, z jakiegoś powodu oddalą się i później nie są w stanie po prostu wrócić. Są ludzie, którzy mogą takiego kota wziąć za bezdomnego, może on zostać wyłapany przez schronisko czy fundację. W ten sposób też marnowane są fundusze na walkę z bezdomnością, bo po prostu nie jesteśmy w stanie odróżnić kotów wychodzących od kotów bezdomnych i potrzebujących opieki. A czy wśród swoich pacjentów ma może Pani kota, który właśnie był oduczany wychodzenia z domu? I ile średnio zajmuje taka, nazwijmy w cudzysłowie, to terapią? Tak naprawdę, owszem, świadomość dotycząca niebezpieczeństw czyhających na koty wypuszczane rzeczywiście rośnie. Coraz więcej osób decyduje się na niewypuszczanie kotów. Natomiast jest to coś, co bardzo dzieli wielu opiekunów. I najczęściej, zdecydowanie najczęściej ta decyzja, że kot przestaje wychodzić, jest związana z jeszcze jakąś rewolucją w jego życiu. To znaczy zmianą opiekuna najczęściej, zmianą miejsca zamieszkania, na przykład z jakiegoś środowiska wiejskiego do dużego miasta. Zmianą dotyczącą choćby zdrowia, kiedy kot już nie może wychodzić, bo jest na przykład chory na chorobę zakaźną. Zazwyczaj jest coś jeszcze, co sprawia, że nagle kot przestaje wychodzić i zwierzę reaguje na to bardzo różnie. Tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak oduczanie kota wychodzenia. Jest przepis prosty, trzeba zamknąć drzwi, nie pozwalać mu wychodzić, być w tym konsekwentnym i jednocześnie zapewnić mu dobre warunki, zapewnić zaspokojenie wszystkich instynktów, wszystkich potrzeb, kiedy on będzie w domu. I w ten sposób często zdarza się, że kotu wcale nie brakuje tego wychodzenia, ale to wszystko zależy od konkretnego osobnika, jego przyzwyczajeń, tego w jakim domu właśnie może przybywać. Nie da się jasno odpowiedzieć, jak długo na przykład kot będzie przyzwyczajał się do bycia wyłącznie w domu. Są koty, które przez lata wychodziły, a gdy przestają wychodzić, wcale im tego nie brakuje. Są jednak koty, które mimo, że nie wychodziły zbyt długo, cierpią z powodu nagłego zamknięcia, odebrania im tej możliwości. Natomiast jest wiele sposobów, żeby sobie z tym radzić. Należy wzbogacić środowisko kota w domu, co zapewni odpowiednie warunki bez wychodzenia.